Mirosław Sikorski. Pani Janina Sikorska. Jestem. Poproszę Państwa świadków, aby Państwo na chwilę opuścili salę rozpraw. Zostaną Państwo poproszeni po wysłuchaniu stanowiska. Przedstawienie przez stronę powodową.
Samorządu Wodowej i z wynikami takimi niewystąpione. Proszę zapisać, sąd postanowił dopuścić dowód z zeznań świadków Damiana z Włoch, Eryki Golmont, Michała z Włoch, Krzysztofa Tumińskiego, Mirosława Sikorskiego oraz Janiny Sitkowskiej na okoliczność prawdziwości treści filmu zamieszczonej przez pozwolenie w internecie obrazujący działalność publiczną bezpośredniego uczestnictwa świadków w filmowaniu zarejestrowanych zdarzeń oraz negatywnego oddziaływania działalności prowadzonej przez pobudkę na świadectwo. Proszę zabrać się. Karną, hańbę lub dotkliwą bezpośrednią szkodę majątkową, albo jeżeli zeznanie miało być połączone z pogwałceniem istoty tajemnicy zawodowej. Zapraszam do barierki. Może najpierw pana Damiana z Włoch. Bardzo proszę. Staje świadek. Czy rozumiem pan połączenie sądu? Tak, zasługuję. Staje świadek pana godność? Damian z Włoch. Pana wiek? 34 lata. Zawód jest pan kim? Technik elektronik. Zamieszkuje pan w jakiej miejscowości? Łężyce. Łężyce. Czy był pan karany za składanie fałszywych zeznań? Nie. W stosunku do pana Krzysztofa Kroga, jest pan z tą spotkaną czy obcą? Obcą. Obcy. A co do przyrzeczenia? Od świadka oddamy przyrzeczenie. Proszę na chwilę usiąść. Proszę państwa, sąd odbierze przyrzeczenie od wszystkich świadków w momencie, kiedy wszyscy będą już wiadomo, kogo to przyrzeczenie ma być odebrane. Zapraszam następną osobę do barierki. Tak, pani Eryka Golmont. Bardzo proszę. Pani godność. 69. Zrozumiała pan połączenie sądu. Tak. Pani wiek. 69. Zawód jest pani kim? Czy jest pani emeryturze? Na emeryturze. Na emeryturze. Zamieszkuje pani w jakim miejscu? Czy była pani karana za składanie fałszywych zeznań? W stosunku do pana Krzysztofa Kroki jest pani obcą osobą? Obca. Co do przyrzeczenia? Czy bardzo dziękuję, proszę usiąść. Proszę pisać na wniosek pełnomocnika pozwolenia powoda oświadczenia o wydaniu przyrzeczenia. Bardzo proszę pana Michała Złota. Panie świadek, pana godność. Złota. Zrozumiał pan powiedziane sądu? Tak. Pana wiek? 27 lat. Kim pan jest z zawodu? Blacharz samochodowy. Blacharz samochodowy. Zamieszkuje pan w jakim miejscu? Łężyce Głodówka. Czy był pan karany za składanie fałszywych zeznań? Nie.
karalny w stosunku do pana pozwolonego jest osądzony. I rozumiem, że to zawsze tak. Bardzo dziękuję, proszę spocząć. Proszę bardzo. Proszę pana Krzysztofa Kimińskiego. Pana godność. Krzysztof Kimiński. Czy zrozumiał pan pouczenie sądu? Pana wiek? 55. Z zawodu jest pan śledzi? 55 lat, tak? 55. Władca. Zamieszkuje pan w jakim miejscu? Skąd pan posiada wiedzę na ten temat? Uczestniczył pan w jakichś działaniach związanych z relacjonowaniem tej działalności? Tak. Pana Krzysztofa trochę znam z wielu spotkań, z wielu wspólnych wypadów krajoznawczych w okolicy Podolina, ale głównie ze spotkań, które odbywały się wśród społeczności, które odbywały się na skutek jakichś incydentów, które wywołała właśnie Ekodolina
I tam zarówno byłem obecny ja, jak i pan Krzysztof, więc taki kontakt ze sobą mieliśmy dość często. Czy są spotkania, które odbywały się najczęściej po jakichś incydentach z działalnością Ekodoliny? Jak również z grupami krajoznawczych w okolicy Ekodoliny? Znaczy, jaki był cel? Cel był zawsze jeden. Analiza szkodliwego wpływu ekodoliny na mieszkańców, na środowisko. Analiza działań ze sprawy tego przedsiębiorstwa wobec tej społeczności, wobec środowiska, jak już powiedziałem. I tak jak charakter miał na celu próbę przeciwdziałania szkodliwemu działaniu tego zakładu, ograniczenia jego szkodliwego działania na nas, mieszkańców, na środowisko. Taki był główny cel. Szkodliwego działania na środowisko mieszkańców. Spotkaliśmy się w celu ograniczenia tego wpływu. Czy pan pozwala organizować te spotkania, czy tylko uczestniczył, czy nie? Z tego, co jest mi wiadomo, to raczej był uczestnikiem. Kto z Wami był uczestnikiem spotkań? Stąd go Pan właśnie zna, tak? I stąd go zna. Proszę Pana, czy wiadomo coś Panu o tym, w jaki sposób Pan pozwolił relacjonował działalność Ekodoliny? Tak, z większością, może nie z wszystkimi, sam dokładnie nie potrafię powiedzieć, ile tego było, ale z większością materiałów, które pan Krzysztof robił, jeśli była taka możliwość, zapoznawałem się, więc znam te materiały. A mówię pan o jakich materiałach? Wypowiedzi w formie maili, które wymienialiśmy między sobą, jak i społecznością, filmy, które można było... Zapoznawałem się z wypowiedziami ustawionymi w formie mailowej. Filmy, które pan Krzysztof udostępnił w sieci. W formie mailowej, kierowanymi do lokalnej społeczności, tak? Tak. Do lokalnej społeczności. Wypowiedzi też... Wypowiedzone przez niego filmy. Czy też wypowiedzi też cytowane przez różne media, czy to właśnie też serwis internetowy, czy gazety na zasadzie wypowiedzi pobranych przez jakiegoś dziennikarza w trakcie. Czytałem jego relacje udostępnione przez różne portale, tak? Tak, w internecie, tak? Tak, w internecie, gazetach. W internecie, jak również w jakiej gazecie? No na pewno tutaj Dziennik Bałtycki przytoczał artykuły. Nie pamiętam, jeszcze tu wiem, że były jeszcze inne, jak nie chciałbym powiedzieć. Proszę pana, a czy pan uczestniczył osobiście w jakimś nakręcaniu filmu odnośnie działalności Ekodoliny przez pana prezydenta? Tak, myślę, że niewiele były kręcone materiały pan Krzysztof. Były kręcone materiały podczas takich spotkań, jak organizowaliśmy różnego rodzaju pikiety, czy pod urzędem miasta Rumi, czy pod urzędem miasta gminy Wejherowo, czy protest, który był w okolicach zakładu organizowany. Czyli uczestniczył pan w kręceniu protestów, tak? Tak. Ja uczestniczyłem... Protesty, spotkania. Ja uczestniczyłem w organizowaniu przez poznanego przebiegu protestów i spotkań z mieszkańcami. A czy uczestniczył pan w nagrywaniu jakichś filmów, które obrazowały w terenie działalność Ekodoliny, gdyby pan pozwolił? Jeśli pan mówi, że pan krajoznawca, to czy w takich filmach pan uczestniczył? Czy tylko te, które dotyczyły filmowania spotkań i protestów? Z tego, co pamiętam, to raczej były to relacje z właśnie takich spotkań, czy protestów. Jeśli chodzi o te materiały, z którymi zapoznałem się, które były autorstwa pana Krzysztofa, obrazujące szkodliwe działanie ekodoliny, pamiętam taki film, gdy było zobrazowane szkodliwe.
możliwe odcieki z kwatery, które spływały i było pokazane drogę spływu tych odcieków bezpośrednio do Trójmiejskiego Parku. Nie, tak, tak, tak. Pamiętam, nie uczestniczył w kręcaniu tego filmu, tylko mam odgląda. Tak, ja bym chciał. Pamiętam film o szkodliwych odciekach, które spływają na do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Oglądałem to. Jak również taki sam był obraz pokazujący ulatnianie się gazów przez bomby dobywające się z wóz gruntowych zalegających przy kwaterach schodowych. Ulatnianie się gazów z wód gruntowych, tak? Z wód gruntowych przy kwaterach schodowych. Tak. I do tych materiałów, mimo że nie przyjdziemy bezpośrednio na nic, to jako mieszkaniec tych terenów, dokładnie zamieszkuję około niecały kilometr od zakładu, bardzo często jestem. Zamieszkuję około kilometra od zakładu, tak? Mogę w 100% być pewny, że materiały te były prawdziwe, pokazywały dokładnie tereny do doliny. Mogę powiedzieć, że materiały te były w 100% prawdziwe. Odzwierciedlały okolice tego zakładu. Tak. Zacznij z samego zakładu. Z samego zakładu. W kontekście tych filmów później pojawiały się komentarze, że były to materiały kręcone nie w tym miejscu, czyli nie z zakładu Kodyni. Była to nieprawda. Doskonale ten teren jest rozpoznawalny. Nieprawda, że te filmy były kręcone gdzie indziej. Mimo że przy kręceniu materiału nie było, to potwierdzić taką sytuację mogę, bo każdy z nas w następstwie tego filmu sam chciał zobaczyć faktycznie, czy tak jest i stąd były te nasze wypady, które regularnie, że tak powiem, chcemy monitorować, co się dzieje w ogóle zakładu. Mogę potwierdzić, że było to w tym rozpoznawalnym terenie, że było to w tym rozpoznawalnym terenie. Potem wymyślał się pan, obejrzeć, jak wygląda te odcieki, jak wyglądają te, czy te gazy się ulatniają. Był pan tam, żeby sprawdzić, tak? Tak, tak. Tutaj należy powiedzieć, że o tych odciekach mówiło się już dużo wcześniej, a myślę, materiał pana Krzysztofa był następstwem takiego również pozyskania informacji, która wcześniej dotyczyła. Odciekach mówiło się dużo wcześniej, przed tym filmem. Dużo wcześniej, przed tym filmem. Natomiast w okolicach, nie chciałbym teraz szczegółowo, nie pamiętam, ale w okresie dość krótkim, bo w przeciągu około tygodnia, maksymalnie półtora tygodnia byłem tam na miejscu i też również z pewnej odległości obserwowaliśmy to zjawisko, które tam miało miejsce. Nie, w tamtym momencie to co widziałem, to widziałem faktycznie po odcieki, które w żaden niezabezpieczony sposób przedostawały się do Trójmiejskiego Parku. Obejrzenie tego filmu. To dużo było bezpośrednio po jego powstaniu, czy później? Czy pan się orientuje? Ciężko to określić, ponieważ na pewno obejrzałem to po jego emisji. Z tego co wiem, to pan Krzysztof, że tak powiem, dość spontanicznie swoje materiały przekazywał. Szersze do poznania się, więc to mogło być w doktora i to było w krótkim okresie. A jaki to był? Jaka to była data? Miesiąc, rok? Rok temu, kilka lat temu. To była wiosna. Było to wiosna. Przedostają się przez
odcieki, które są przez kałuże, ewidentnie po prostu wydobywały się teraz. Czy pani to osoba, która zamieszkuje na pobliżu, takie zauważył, że jakiś zapach, jakiś taki zapach był odczuwalny? Tak, jeśli chodzi o zapach, nie wiem jak to bardziej tutaj częściej traktuję to jako tak naprawdę gaz wysokiskowy. Uważam, że jakiś gaz wysypiskowy. I zarówno wtedy. Gaz wysypiskowy. Zarówno wtedy emisja tego gazu miała miejsce, zapewne jak pokazał mi ten film, i z podziemi, jak i z części nadziemnej. Emisja ta ma miejsce do dnia dzisiejszego. No tak, jest. I czuć po prostu to, tak? Tak, systematycznie czuć. Systematycznie czuć. Odory ulatniające się mimo wezwań zakładu ekodolina do zamknięcia tych szkodliwych wpływów na terenie własnych działów i nie reagują. Proszę pana, czy z panem pozwanym na rozmowę na ten temat, czy to były tylko takie jego obserwacje, czy on weryfikował to, czy to rzeczywiście jest taki gaz, czy to jest coś innego, czy te odcieki są szkodliwe, czy nie są szkodliwe, czy badał tę sytuację, czy po prostu chciał ją tylko pokazać? W mojej ocenie materiały pana Krzysztofa bardziej obrazowały rzeczywistość. W mojej ocenie materiały obrazowały rzeczywistość. Pokazywały tak naprawdę co się dzieje, ewentualnie były jakieś naprowadzanie, tak, że za chwileczkę możemy usłyszeć, że powodowało czyste powietrze. W tym momencie relacja typu, że widzimy pomylowanie z kałuży, ale w takim razie tutaj czuć bardzo intensywny odór wskazuje, że nie jest to czyste powietrze, a mogą być to różnego rodzaju gazy uładniające się z tego miejsca. I tam nie było żadnych analiz daleko idących, głęboko. Nie było żadnych analiz szkodliwości. Po prostu zastana rzeczywistość była taka. Szkodliwości działania obiektu. Tylko pokazywanie. W mojej ocenie też, jeśli mogę dodać, komentarze, które pojawiały się oceniające rzeczywistość przez pana Krzysztofa, zawsze były trafne i według mojej oceny w żadnym stopniu nie wyolbrzymiały problemu, czy nie... Po prostu były rzetelne i... Że to zwane działo rzetelnie, że to zwane działo rzetelnie, jego komentarze nie były olbrzymione. Pan, a jakim celem jest pan działalność? Czy pan pyta, po co zajmował się taką działalnością? Tutaj mogę powiedzieć, że... Dla mnie pan Krzysztof, przez to co robił, jest jakby takim może nie wzorem do prześladowania, bo nie namawiałbym do nikogo, żeby tak się poświęcał sprawie. Ale sam zadaję sobie to pytanie, nie mając... Pan Krzysztof nie ma tak daleko tego problemu jak ja, który zamieszkuje w tak dużej i tak znacznie bardziej oddziałuje zakład na moje życie. Aczkolwiek z tego co wiem, pan Krzysztof również zamieszkuje na pustkach, gdzie wpływy tego zakładu są już też wyraźne, widoczne i odczuwane może tak. W związku